Przy głównych drogach przycinka traw w pasach drogowych odbywa się nawet sześć razy w sezonie od kwietnia do października. W tym roku pierwsze koszenie przeprowadzono dopiero pod koniec maja. Miasto kosi rzadziej, głównie z powodu suszy, bo wyższa roślinność na dłużej zatrzymuje wodę w glebie. Jak się dowiedzieliśmy w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej, w tym roku koszenia wykonywane będą tylko tam, gdzie będzie to konieczne, ze względów bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Ekipy koszące pojawią się też w tych miejscach, gdzie trawniki są jeszcze na gwarancji, czyli m.in. w Parkach Sienkiewicza, Zachodnim, Wschodnim, czy w okolicach ciągu spacerowego między Stawkiem Łabędzim a ulicą Kaszubską. Zdaniem specjalistów brak koszenia trawników ma też minusy. Pozostawione bez opieki zamieniają się w kwastowniki, a trawa lub kwiaty zagłuszane są przez niepożądaną roślinność. Kompromisem są łąki kwiatowe, na których wysiewa się specjalne drobne rośliny. W Słupsku takie łąki znajdują się m.in. w parkach zachodnim i wschodnim.